Widzimy tak naprawdę wzrost, przynajmniej na razie, słownej eskalacji, czyli zapowiedzi wdrożenia kolejnych ceł przez administrację USA i zapowiedzi odwetu, tak? Chociażbyśmy zobaczyli już odwet ze strony Unii Europejskiej, która wprowadziła chociażby cła na motory Harley'a. Rynki finansowe są na razie spokojne, bo na razie mamy nadzieję na to, że to jest wciąż element negocjacji. Skutki takie długofalowe, oczywiście my byśmy nie zobaczyli w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta wojna handlowa by nabrała takiego realnego tempa. Natomiast jeżeli to się zacznie przekuwać, na przykład na pogorszenie się nastrojów konsumenckich, na pogorszenie się relacji biznesowych, to gdzieś się przy końcu pewnie przełoży też na spowolnienie globalnej gospodarki. A w takim układzie mamy podwyższone ryzyko na rynkach finansowych i to może się odbijać też na naszym polskim złotym.